Przysłuchujcie się starym przedmiotom, bo jak pewien hasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą, stare rzeczy lubią pośpiewać. Witamy w pięknych malowniczych wnętrzach kawiarni Dnosz w podziemiach Dąbrowskiej Synagogi i zapraszamy do podróży w czasie. W dzisiejszym odcinku wielka przygoda czytelnicza. Stare gazety, czasopisma, rękopisy. W duchu tego motta od litery do słowa, od słowa do tekstu. Od litery do słowa, do tekstu, do księgi, ale również do wspaniałego rękopisu. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie ręcznie napisana pocztówka, widokówka przysłana do Majera Rota na ulicy Daszyńskiego 8. Pocztówka z Nowego Jorku od bliskich, od rodziny. Jeszcze może trochę zniszczone, ale zdjęcie Nowego Jorku od strony rzeki Hudson. Skoro mówimy o rękopisach starych, jakie możemy zobaczyć także u nas, to proszę, kosztorys na budowę stodoły w obszarze dworskim Dąbrowy. Pięknie kaligrafowane pismo. Dziś rzadkość. Mało kto pewnie potrafiłby tak pisać. Akt notarialny z oryginalnym znaczkiem skarbowym. To dokumenty, które Państwu pokazuję w tej chwili, w większości pochodzą z początków wieku XX. Ten akurat był pisany w 1902 roku. Wszystko w zasobach naszego muzeum, w jego podziemiach. No i jeszcze wypis główny, pierwszy, tak kiedyś w sądach wyglądały dokumenty sądowe. Nie było maszyn, nie było komputerów, wszystko pisano ręcznie, pięknym pismem. Skoro mówimy o rękopisach, myślę, że warto ten temat zakończyć na Jakubie Bojce, bo to przecież wielki polityk, wójt Grębuszowa, który został posłem na Sejm Krajowy do Wiednia. I tutaj widzimy z kolei wspomnienia o Jakubie Bojko. Wspomnienia pisane ręcznie, które później zostały przeniesione już na maszyny drukarskie i na wydaną po nim książkę w wydawnictwie Gebentera. Widzimy dziennik lekcyjny, widzimy dyplom naczelnika, widzimy również patent na nauczyciela. No, rzeczy niebywałe, dziś już niespotykane w życiu społecznym. Teksty to również czasopisma, które w zasobach Ośrodka Spotkania Kultur dzięki Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Dąbrowskiej no, są reprezentowane przez bardzo ciekawe, oryginalne tytuły. Na przykład Tęcza, wydana w 1928 roku. Piękny, kolorowa okładka. No i w środku bardzo ciekawe artykuły, ilustracje. Dziś rzeczywiście rarytas edytorski. Świat wczoraj, dziś, jutro, uroda miasteczka. Ten świat już dziś nie istnieje w rzeczywistości, ale przeglądając karty czasopisma możemy taką podróż w czasie odbyć. Innym ciekawym przykładem jest na szerokim świecie. Czasopismo, które dziś teraz Państwu prezentuję, pochodzi z 1938 roku i również ma bardzo ciekawą, bogatą szatę graficzną. Może tak fragmencik dla Państwa ciekawości. Pirandello i show w teatrach Warszawy. To zapowiedź spektaklu teatralnego, który był wtedy prezentowany na deskach scenicznych. O, niestety trzeba uważać, bo to się wszystko bardzo delikatnie odbywa. Tutaj mamy egzotyczne zdjęcia z krajów zamorskich. To jest na szerokim świecie. Przedwojenny okres, okres dwudziestolecia międzywojennego to ICAC, czyli ilustrowany kurier codzienny. I takie egzemplarze również mamy w dyspozycji dzięki darowi Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dąbrowskiej. W środku Rzeczpospolita w granicach przedwojennych. Również wspaniałe artykuły, zdjęcia. No, dla badaczy historii rzecz niebywała, interesująca, szalenie ciekawa, poznawczo.
No a to już w ogóle biały kruk, bo to Monty magazine Harper's New Monty Magazine z 1896 roku. Wydawnictwo londyńskie, czasopismo poświęcone kulturze, życiu społecznemu. Widzimy też dla ciekawostki, żeby zobaczyć reklamy ówczesne. Bardzo ciekawy sposób graficzny. No i jeszcze tak szybciutko, czasopisma z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Nasz Głos, tygodnik polityczno-społeczny, który wydawany był w Tarnowie. A tutaj akurat też taka ciekawostka związana z naszym terenem. Małe sprostowanie z Tuchowa, stacja kolejowa Rynek, słowo tarnowskie zamieściło wrażenia z wycieczki do brudnego Tuchowa, przedstawiając stację kolejową i w ogóle miasteczko bardzo ujemnie, to cytuję oczywiście, gdyby opis zgadzał się z zupełną rzeczywistością, przeszlibyśmy nad tą notatką do porządku dziennego, mówiąc sobie w duchu i tak dalej. A więc bardzo ciekawe pisane sprostowania. Goniec krakowski, to już jest okres okupacji. No niestety tutaj trzeba mówić, troszeczkę jest taką bić się w piersi, mówić o hańbie, o wydawaniu gazet pod dyktando hitlerowców. Nawet same tytuły czy nagłówki mówią o tym, że mamy do czynienia z dosyć takim tekstem w cudzysłowie inspirowanym przez ówczesne władze. Władze rozciągają opiekę nad ludnością. No, jaką opiekę władze hitlerowskie nad ludnością polską i żydowską rozciągały, to doskonale wiemy. Krakauer Zeitung, niemieckojęzyczna gazeta wydawana również z okresu okupacji. Ten egzemplarz pochodzi z 1944 roku, a więc u progu powstania warszawskiego. Również Goniec krakowski. Moskwa nie chce stracić ani chwili. Bolszewikom za wszelką cenę zależy na skróceniu wojny. Niemieckie metody obronne z dnia na dzień są ulepszane. Propagandowa gadzinówka, która służyła do wtłaczania do głów, do po prostu wpływania na polskie społeczeństwo. No i Wiadomości Dąbrowskie, to już po wojnie, okres powojenny, to jest gazeta z Dąbrowy Tarnowskiej z 16 czerwca 1956 roku, a na pierwszej stronie szkolenie partyjne powiążmy z potrzebami codziennego życia. Język inny niż w okresie okupacji, ale również bardzo szkodliwy. Na koniec Powiśle Dąbrowskie. To autentycznie, proszę Państwa, unikatowy egzemplarz próbny z 1989 roku. Pierwszy numer, który był ręcznie jeszcze składany, przygotowywany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dąbrowskiej i Dąbrowski Dom Kultury. Poświęcony historii, poświęcony tradycji. No, na okładce mamy Sokoła Dąbrowskiego, który wieńczy budynek Dąbrowskiego Domu Kultury. A to już współczesny ślad kultury dziennikarskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, miesięcznik informacyjno-społeczny Powiśle Dąbrowskie, który ukazywał się w latach 2011-2014 pod auspicjami Dąbrowskiego Domu Kultury. Tu widzimy Święto Niepodległości i życzenia na święta Bożego Narodzenia. Tak w skrócie przedstawiliśmy to, co możemy w większym stopniu zobaczyć, zwiedzając wnętrza ośrodka spotkania kultur. Hasyt powiedział, stare rzeczy gadają ze sobą.